W 2020 roku na rolników czekało wiele wyzwań, między innymi związanych z pandemią koronawirusa. O problemach, planach i celach Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej rozmawiamy z jej nowym prezesem Romualdem Tańskim. Rok 2020 był niewątpliwie rokiem wielkich zmian w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej. Na czym te zmiany polegały? Niestety przykra sprawa. W sierpniu bieżącego roku zmarł prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Hajkiel. Poza tym, jeżeli chodzi gospodarczo, rok różny, barwny rok. Zabiegaliśmy o rentowność produkcji. Ta pandemia spowodowała to, że na rynkach mieliśmy ceny poza zbożami obecnie, byle jakie. Dotyczyło to produkcji trzody, raz ASF, który panuje, drugi raz kwestie eksportowe, ograniczenia i tym podobnie. W wołowinie, w bydle mięsnym ceny spadały z dnia na dzień. Wystąpiliśmy do komisarza pana Wojciechowskiego, żeby podjąć skup interwencyjny w ramach działań Unii Europejskiej, żeby dorównać tym cenom, które powinny być, które gwarantowałyby minimalną opłacalność. Na dzień dzisiejszy poniżej kosztów. Mieliśmy do czynienia z piątką pana Kaczyńskiego. To już zupełne nieporozumienie. Rynki już zareagowały na zapowiedź tej ustawy. Na szczęście na razie jest zablokowana. Na pewno ciężko jest podsumować cały rok tak naprawdę w kilkuminutowym wywiadzie, ale jakie były główne drogi działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej? Na czym skupiała ona swoją działalność w tym roku? Przede wszystkim dotyczy to wszystkich spraw, począwszy od socjalnych kwestii, analiz rynku, współpracy i monitorowania tych rynków, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, rządowymi, z projektami ustaw, gdzie je opiniujemy, nie mówiąc o rozporządzeniach. Także izba musi być wszędzie, tam gdzie jest potrzeba, z poradami indywidualnymi, prawnymi. Rok 2021 już tak naprawdę przed nami. Jakie plany i jakie prognozy ma Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza na ten nadchodzący rok? W działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby nic się nie zmienia w zasadzie. Mamy pracę do wykonania. Trzymamy kciuki, żeby ta pandemia jak najszybciej się skończyła, bo to jest straszne, gdyby dotknęła rolników, którzy nie mogliby pracować w swoich zakładach pracy. Nieszczęście zupełne. Wyzwania pod kątem rentowności, opłacalności produkcji i pomoc rolnikom we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem gospodarstw, począwszy od wniosków, począwszy od różnych projektów, programów na lata 2021-2027. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv